Jeżeli rozpoczynamy film tym kadrem i z kawką, a ja jestem o poranku, to oznacza tylko jedno. Spędzimy razem wspólnie dzień. Ulala! 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 Kto tu przyszedł do nas się przywitać? Kto? Chcesz powiedzieć ludziom dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry ode mnie. Dzień dobry od Hrabiego, który też się przyszedł przywitać z wami. Ulala, ulala, sytuacja poranna, kawkowa, oznaczająca, tak jak mówiłam w zapowiedzi, tylko jedno, to, że spędzamy dzisiaj dzień wspólny. I tak sobie w ogóle dzisiaj się śmiałam, jak pomyślałam o tym, że włączam właśnie dziś tą kamerę, że będzie to nasza tradycja, że chociaż raz w roku będę was zabierała w swoją codzienność. A dziś mam nadzieję, że uda mi się po pierwsze trochę dobrej energii puścić do was, radości jakiejś takiej, mimo tego, co za oknem, bo u mnie jest dokładnie tak samo, jak i u was zapewne, szaro, buro i ponuro. I to właśnie będzie temat tego dzisiejszego odcinka. Opowiem o tym, postaram się przynajmniej pokazać wam taki nasz cały dzień od rana aż do późnego wieczora. Opowiem o tym, jak ja z malutkich klocuszków, z maleńkich momentów, takich naprawdę małych i wydawać by się mogło, że nieważnych, buduję swój dobrostan. Porozmawiamy dziś o pięknie, porozmawiamy dziś o dobrych emocjach, o tym, jak sobie radzić właśnie w taki szaro-bury czas. No bo popatrzcie, od listopada właściwie aż do połowy marca my mamy szaro-burę dni i myślę sobie, że warto otaczać się pięknymi momentami, nawet pięknymi rzeczami, tylko po to, żeby gdzieś te dobre, pozytywne emocje po prostu w sobie budować. Wiecie, że ja zaczynam dzień od kawy. Ja już tyle razy o tym mówiłam, jawnie się przyznaję, jestem kawoszką, uwielbiam kawkę, nie wyobrażam sobie w ogóle zacząć inaczej dnia. Najpierw szklanka wody, potem właśnie kawuśka i oczywiście bosowanie. To bosowanie, które mnie bardzo uszczęśliwia i też o którym mówię wam wiele, wiele lat już. Zima, lato, nieważne jaka jest pora roku, ja zaczynam dzień właśnie od kontaktu z naturą. Dziś jak będziemy w ogóle rozmawiali sobie o pięknie, bo tak jak zauważyliście, mamy partnera odcinka, dzięki któremu możemy ten odcinek nagrać dla was, ale w ogóle jakby temat piękna będzie nam się przewijał przez cały odcinek, tych dobrych momentów, pięknych chwil, estetyki również. Jak zobaczycie tego partnera, to zrozumiecie, dlaczego jego wybrałam do tego dzisiejszego materiału. I w ogóle jakby ten temat piękna będzie nam się przez cały odcinek gdzieś tam przewijał. Piękna, pięknych chwil, celebrowania codzienności. To jest, słuchajcie, tak myślę, najważniejsze. W pierwszej części o emocjach związanych z jesienią właśnie, o tych spadkach nastroju. Mówiłam, że będzie drugi dzień, gdzie pokażę dokładnie, co mnie buduje i dziś jest właśnie ten odcinek. Buduje mnie natura. Wiecie, że kocham naturę, kocham ogród, ciągle mam z nią kontakt i myślę, że ona jak chyba mało co, poza moją rodziną oczywiście, która jest w ogóle bazą, uszczęśliwia mnie. Kontakt z naturą, ciągle tacham do domu różne badylki, badylichi, zielicha, kwiatuszki, buduję z tego najróżniejsze kompozycje. Czy to jest lato, czy jesień, czy tak jak teraz, zobaczcie, zima, my już mamy girlandy tutaj przy schodach zrobione. Nie wiem, kiedy ten materiał będzie szedł, ale praktycznie od 1 grudnia w naszym domu są już girlandy, zawsze. I ten właśnie, ta obecność natury w naszym domu jest praktycznie cały czas. Drugim takim obszarem i maleńkimi chwilami i pięknym, który mnie buduje, jest moja praca i uważam, że w ogóle, przynajmniej dla mnie, to jest tak bardzo ważny obszar. Nie wyobrażam sobie pracować w takiej branży, czy robić rzeczy, które by mnie unieszczęśliwiały. Ja uwielbiam moją pracę, to, że ona się zmienia, że jest tak dużo obszarów, w których my możemy jako Green Canu funkcjonować, że tyle super ludzi poznajemy po drodze, że mamy te nagrania też w ciekawych miejscach. Zresztą dziś was zabiorę ze sobą. Mamy dziś, słuchajcie, w planach dwie nagrywki. Jedną taką szybciutką bardzo w redakcji, dosłownie szybką, ale później was zabiorę na takie dłuższe nagranie główne, które oczywiście dla was będzie w skrócie, a później jeszcze w jedno miejsce. Także dzisiaj sobie trochę popodróżujemy i pocelebrujemy dzień od samego rana. I żeby nie zdradzać, to słuchajcie, ja teraz dopijam kawkę, poćwiczę jeszcze przez chwilkę scenariusz, bo dzisiaj mam dużo materiału do ogarnięcia i zaczynamy. A skoro mówimy w dzisiejszym odcinku o łapaniu pięknych chwil, o tym, żeby je zbierać od samego rana, to od razu wam powiem, że ja nie mam z tym problemu żadnego, bo mieszkam w przepięknym miejscu.
otoczona naturą i potrafię naprawdę cieszyć się z maleńkich, pięknych obrazków, choćby śniegu na roślinach. Zbieram sobie te piękne chwile od rana, nawet droga, która prowadzi do redakcji, a przez bardzo długi odcinek prowadzi ona przez las i tak jak widzicie, ja jadąc do pracy oglądam właśnie takie cudowne widoki. Mijamy las, mijamy przepiękne, duże jezioro. To są takie widoki, które no, od rana po prostu cieszą moje oczy i budują mnie bardzo pozytywnie. I dlatego wchodząc do redakcji jestem zazwyczaj w dobrym nastroju, z takimi pięknymi obrazami w głowie. I tu od rana również staram się taką dobrą energię gdzieś wytwarzać. Włączamy naszą ulubioną muzyczkę, włączamy światła, świeczki, tak żeby stworzyć jakiś bardzo taki sympatyczny nastrój. Tak jak widzicie, u nas praca wre, bo mamy porozstawiany sprzęt, dzieją się nagrania, już są dekoracje świąteczne, no bo wiadomo, to jest taki czas, ale zawsze, nawet jak jest bardzo pracowity dzień, pamiętamy o tym, żeby dobrze rozpocząć w ogóle ten dzień pracy. Zazwyczaj my w ogóle zaczynamy pracę od rozmowy, od ustalenia tego, co mamy do zrobienia, oczywiście od śniadania, od takiego małego rozpieszczenia. Tak jak Wam mówiłam, pierwszą kawę piję w domu, a w redakcji siadamy do śniadania takiego wspólnego, jakiś pyszny napar zimowy sobie pijemy. Staramy się coś chociaż małego zjeść, też dobrego, żeby po prostu pozytywnie się do tego dnia nastawić. I tu dochodzimy, słuchajcie, do naszego partnera odcinka. Jak mówiłam o tym, żeby otaczać się pięknem, nawet takimi, no nie wiem, małymi rzeczami, to tak naprawdę miałam na myśli nasze codzienne wybory. Ja na przykład, jak szukałam sprzętu tu do nas, do redakcji, od razu zwróciłam uwagę na serię Brillante. Po pierwsze dlatego, że rzadko kiedy w sprzętach AGD widać taką dbałość o design, o detal, o wykończenie. Po drugie, akurat taką konkretna seria bardzo nam się tu wkomponowała w charakter wnętrza naszej redakcji. Brillante, no to wiadomo, włoski design, ale spójrzcie jeszcze, jak świetnie widać tu połączenie nowych sposobów obróbki materiału, tak pięknie się światło załamuje, z włoskim wyczuciem formy i proporcji. I to jest właśnie ten aspekt, o którym ja mówię od początku filmu, że dobrostan, który możemy sobie budować sami w sobie, z maleńkich rzeczy, z maleńkich chwil, z wyboru, którego dokonujemy, choćby kupując konkretne rzeczy też do domu, którymi my się w ogóle otaczamy, słuchając konkretnej muzyki, właśnie poprzez takie wybory, choćby, nie wiem, rzeczy, które się wydają na pierwszy rzut oka mało ważne, budujemy jednak swój dobrostan. Jeśli spytalibyście mnie, co tak naprawdę mocno trzyma mnie w dobrym nastroju pochmurnymi dniami czy wieczorami, to na pewno odpowiem Wam, że oprócz tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą mówiłam, jest to również wyjście, po prostu wyjście po pracy, gdzieś, na koncert, na spacer, na randkę, słowem po prostu zmiana otoczenia, spotykanie się z ludźmi. Ja znajduję zawsze na to czas i dlatego też nasze cotygodniowe do kawy, które redakcyjnie dla Was przygotowujemy, to jest właśnie takie namawianie też Was na wyjście z domu. No dobrze, redakcyjna praca skończona, dekoracje mamy ogarnięte do następnego odcinka, ale to nie koniec, bo ja Was jeszcze zabieram dalej. Gdzie? No i gdzie ja Was mogłam zabrać? No pewnie, że do pracy. Mamy dziś dzień nagraniowy. Jak się nie trudno domyśleć o tematyce typowo świątecznej, dekoracyjnej, skończymy tu pracę, skończymy nagrania, a później Was zabiorę w jeszcze jedno fajne miejsce. W Trójmieście jesteśmy dość często, nie tylko na nagraniach, ale też i prywatnie. Bardzo lubimy i Gdańsk, i Gdynię, i Sopot. Jeżeli jest taka szansa, tak jak dziś, że możemy po pracy jeszcze coś sobie pojechać i coś fajnego porobić, to bardzo chętnie korzystamy z niej. I dziś właśnie zabiorę Was w jeszcze jedno fajne miejsce i coś kolejnego pięknego Wam pokażę. I widzicie już na pewno, że jest to Gdańsk. Nieprzypadkowo Was tu zabrałam, właśnie do Gdańska, bo tu jesteśmy bardzo często. Spacery nad Motławą, moje ulubione, koncerty wszelakie w Operze Bałtyckiej, czy po prostu randka, i to taka randka w środku tygodnia. To są moje piękne momenty, takie piękne chwile, które zbieram, które budują mi dobrostan.
Ja uwielbiam Gdańsk, a już zimowy Gdańsk w szczególności. Po pierwsze za niepowtarzalny klimat i magię, która tu się dzieje wieczorami. No i oczywiście za jarmark bożonarodzeniowy, jarmark, na którym jesteśmy co roku. I żegnając dziś się z Wami, bo ja się już pożegnam, podzielę się właśnie tymi pięknymi obrazkami, tym klimatem przedświątecznym już. Mam nadzieję, że Was to pozytywnie nastroi. Nie żegnam się na długo. Wiecie, że my widzimy się dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia.